Wasze Ekscelencje, Szanowni Państwo, tak jak jesteśmy spóźnieni z dzisiejszym programem, chciałem pokazać kilka zdjęć, natomiast już nie będę prosił o uruchamianie rzutników. Postaram się swój referat w skrócie przedstawić i zrezygnuję z wstępu, ale tak jak mówimy o greckim Tomosie, przywitam się w tym języku Christos Anesti. Tomos, który został wydany dla Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, został podpisany w listopadzie, 13 listopada 1924 roku przez 12 członków Synodu Patriarchatu Konstantynopola i przez patriarchę Grzegorza VIII jako przewodniczącego i patriarchę tegoż kościoła. Oryginału tego tomosu nie mamy i nie wiemy, gdzie on jest. Z pewnością drugi egzemplarz jest w Patriarchacie Konstantynopola, ale dysponujemy absolutnie duplikatem, oryginałem duplikatu, który został przekazany dla rządu polskiego. Chciałem pokazać na zdjęciu, ale to jest zeskanowany duplikat w języku francuskim, przesłany właśnie dla rządu polskiego, podpisany za zgodność z oryginałem przez kanclerza metropolitę Germanosa i certyfikowany również jako zgodny z oryginałem przez tłumacza Spiridona Konstantinidesa. Obydwaj oni, i metropolita Germanos i Konstantinidis, stanowili członków delegacji Patriarchatu Konstantynopola, którzy wręczyli tomos dla metropolity Dionizego w 1925 roku. Więc cóż możemy powiedzieć o treści dokumentu? Właściwie już ukształtowała się pewna tradycja w XIX wieku, w XX wieku dokumentów, które są nazywane i określane jako tomosy i używanie słowa autokefalia. I chcę powiedzieć, że tomosy, które Patriarchat Konstantynopola nadawał poszczególnym kościołom serbskiej, bułgarskiej cerkwi, greckiej, prawda, one się od siebie w pewien sposób różnią i treść ich również akcentuje pewne zagadnienia, natomiast za każdym razem podkreśla wartość terytorialną, czyli odrębność terytorialną i samodzielność poszczególnych kościołów autokefalicznych jako zarządzanych przez metropolitę albo patriarchę. Tomos nadany kościołowi w Polsce w nagłówku posiada formę starożytnego listu, gdzie na początku treść wskazuje na autora dokumentu. Grzegorz z łaski Bożej, arcybiskup Konstantynopola, Nowego Rzymu i patriarcha ekumeniczny. Organem, który zwrócił się o nadanie samodzielności kościołowi w Polsce, jest sam Kościół w Polsce. Nie za każdym razem tak się zdarzało. Na przykład o uznanie autokefalii rumuńskiej zwracał się minister kultury. O uznanie autokefalii serbskiej zwracał się król, ministerstwo i kościół. Tutaj mamy bardzo wyraźnie wskazane, że o uznanie autokefalii zwraca się kościół polski. Następnie zostaje wyjaśniona sytuacja, która spowodowała wydanie omawianego dokumentu. Chodzi o nową sytuację polityczną związaną z odrodzeniem państwa polskiego i nową sytuację, w której znalazł się Kościół prawosławny. Kościół, który istnieje w granicach państwa polskiego, jest według autorów dokumentu dojrzałym i zasługującym na zaufanie. I tutaj cytujemy, uposażony w administrację i organizację kościelną, autonomiczną i dający dowody stałości w wierze oraz dobrej woli w sprawach kościelnych. Więc w związku z taką właśnie sytuacją polityczno-kościelną, tenże Kościół zwrócił się do Patriarchatu o, cytat, błogosławieństwo i potwierdzenie jego konstytucji autokefalicznej. Rozwiązanie takie jest jak najbardziej właściwym, stwierdza
dokument, czytujemy, taka konstytucja mogłaby zadośćuczynić jego potrzebom i potrzeby te zabezpieczyć. Porządek kanoniczny, na który jak gdyby zsyła się Tomos Patriarszy, dotyczy zesłania się na dwa kanony, 17 kanon IV Soboru Powszechnego i 38 kanon Trójmiańskiego właściwie Soboru, czyli 5-6 Soboru, który brzmi mniej więcej tak. Parafie miejskie i lokalne należące do jakiegoś kościoła, również i my zachowujemy ustanowiony przez ojców naszych kanon, który brzmi następujące. Gdy władza cesarska założyła lub założy gród, podział spraw kościelnych musi iść śladem form politycznych i publicznych. Odrodzenie się państwa polskiego w 1918 roku właśnie stanowi nowy podział administracyjny w Europie i co z kolei powoduje potrzebę pewnych działań w administracji kościelnej. Autorzy Tomosu zsyłają się również na wypowiedź patriarchy Focjusza, która, już nie będę przytaczał, brzmi mniej więcej tak samo. Czyli wskazuje się na odrębność terytorialną, która zaistniała w nowych warunkach geopolitycznych i to jest gdyby warunek i właściwie forma wskazująca na usprawiedliwienie nadania autokefalii. W dalszej części dokumentu spotykamy się z bardzo ważną kwestią dotyczącą historycznych dziejów prawosławia na terytorium Polski i nadania samodzielności Kościołowi przez Patriarchat Konstantynopola. Cytujemy. Pierwsze oderwanie od naszej stolicy, metropolii kijowskiej oraz metropolii prawosławnych Litwy i Polski, zależnych od niej, jak też przyłączenie ich do Świętego Kościoła w Moskwie, odbyło się z pominięciem obowiązujących przepisów kanonicznych, jak również nie zachowano tego wszystkiego, co było odpowiednim w sprawie całkowitej autonomii kościelnej metropolii kijowskiej, który nosił tytuł egzarchy stolicy ekumenicznego. A więc włączenie metropolii kijowskiej i diecezji do patriarchatu Moskwy w roku 1685, o którym jest mowa w Tomosie, odbyło się na zasadzie złamania przepisów kanonicznych według powyższego stwierdzenia. Taka również opinia przeważa we współczesnych historyków prawosławnych. Natomiast cytowany kanon, który był przytaczany w Tomosie 17, on składa się z dwóch części. Już nie będę rozwijał tego wątku, który właściwie w jakiś sposób rzutuje negatywnie na brak reakcji Patriarchatu Konstantynopola wobec zajęcia tegoż metropolii kijowskiej przez Patriarchat Moskwy, dlatego że nie było jakiejś apelacji, nie było zgłaszany protest. A 17 kanon, który cytowany jest w Tomosie, dotyczy tego, że po 30 latach, jeśli nikt nie ubiegał się o tę eparchię, one powinny tak i zostać. Tak. Ogłoszenie samodzielności Kościoła prawosławnego w Polsce jest aktem synodalnym, to jest decyzją podjętą przez synod Kościoła w Konstantynopolu, o czym świadczy sam tekst dokumentu, jak też podpisy metropolitów złożone w końcu dokumentu. Czytamy, uznajemy organizację i ustanowienie autokefalii Świętego Kościoła Prawosławnego w Polsce i udzielamy naszego błogosławieństwa, aby odtąd był zarządzany jako siostra duchowa, regulował swoje sprawy niezależnie i autokefalicznie według zasad porządku i praw, jakie przysługują innym świętym autokefalicznym Kościołom Prawosławnym. Więc w ten sposób Kościół Prawosławny w Polsce dołącza do już istniejących kościołów autokefalicznych i zarządzany jest według zasad, które obowiązują we wszystkich kościołach. Na czele tego kościoła, czyli Kościoła Polskiego, stoi Sobór
mowa jest o synodzie. W języku greckim sobór i synod to są synonimy. My używamy słowo synod, ale my mamy sobór złożony ze wszystkich kanonicznych biskupów. Przewodniczącym zaś świętego synodu jest jego eminencja Sewazmiotatos, metropolita warszawski i całej Polski. Jedność kanoniczna z patriarchatem Konstantynopola, jak też z pozostałymi kościołami autokefalicznymi, powinna być zachowywana poprzez informowanie patriarchy ekumenicznego, jak też pozostałe kościoły autokefaliczne o nowym wyborze. Czytamy w tomosie. Przypominamy w tym miejscu o obowiązku, jaki spoczywać będzie na każdym metropolicie warszawskim i całej Polski i oznajmiania o swym wyborze i o swej intronizacji za pomocą listu intronizacyjnego naszemu Wielkiemu Kościołowi Chrystusowemu i wszystkim innym bratnym kościołom autokefalicznym w świecie. A więc nie chodzi tutaj o potwierdzenie, a jedynie poinformowanie patriarchy o wyborze, że został dokonany wybór nowej głowy Kościoła. Patriarchy ekumeniczne, jak też inne kościoły prawosławne, o dokonany samodzielny wybór biskupów, właściwie jest to jedna z ważniejszych cech autokefalii, wybór biskupów, sądzenie biskupów i wybór głowy Kościoła. Jest jedną z cech ważniejszych w ustroju autokefalicznym. Metropolita, obowiązkiem metropolity każdego, który obejmuje urząd, jest również liturgiczne wspominanie imienia patriarchy ekumenicznego, jak zauważono w tomosie, jak też i pozostałych głów poszczególnych kościołów lokalnych autokefalicznych. Bardzo ważną rzeczą, którą spotykamy w tomosie, który nadaje autokefalię w 24 roku, jest ustanowienie mówiące o tym, że Kościół prawosławny w Polsce będzie otrzymywał święte krzyżmo od Kościoła w Konstantynopolu. Czytamy. Ponadto ustanawiamy, że siostra polski autokefaliczny Kościół prawosławny powinien również otrzymywać święte krzyżmo od naszego świętego Wielkiego Kościoła Chrystusowego. I właściwie każdy kościół, który istnieje na zasadzie autokefalii, sam przygotowuje ten szczególny olej, ten używany przy chrzcie, nie tylko zresztą, w specjalny sposób. Natomiast tutaj następuje pewna więź, która pozostawia związek z patriarchatem Konstantynopola i przez wrogów autokefalii z roku 1924 ta autokefalia często jest nazywana jako autokefalia ograniczona. W formie mandatu w dokumencie również wszelkie sprawy dotyczące życia całego Kościoła prawosławnego były załatwiane albo dokonywane przez patriarchat ekumeniczny. To jest rekomendacja, to nie jest nakaz. Rekomendujemy jednocześnie, aby w razie pojawienia się kwestii kościelnych o naturze i charakterze bardziej ogólnym, wychodzącym poza granice jurysdykcyjnego kościoła autokefalicznego, jego eminencji metropolita warszawski całej Polski zwracał się do naszej świętej ekumenicznej stolicy patriarchalnej. Czyli jeśli by chodziło o spór terytorialny z jakimś kościołem i zaistniała taka sytuacja, być może nie był to problem, natomiast pojawiło się pewne zdarzenie nawiązujące do szukania jurysdykcji u metropolity Dionizego przez środowiska, to nie potrafię powiedzieć, albo rosyjskie, albo ukraińskie, które były w Kanadzie i chciały, aby metropolita Dionizy wziął ich pod swoją opiekę jurysdykcyjną. I trzeba też powiedzieć, że w środowisku rosyjskim, emigracyjnym, bardzo mocno patrzono na Dionizego, bardzo często w sposób taki troszeczkę zazdrosny, dlatego że najlepiej on ułożył swoje sprawy. Metropolita Antoni
w sposób swój ułożył sprawę, metropolita Eulogiusz w Paryżu po swojemu układał, natomiast przykład Dionizego, który stworzył kościół autokefaliczny, dla wielu był swego rodzaju przykładem. I otóż metropolita Dionizy zwrócił się do patriarchy ekumenicznego Bazylego z zapytaniem, co powinien zrobić, aby, no, na odpowiedź, prawda, aby odpowiedzieć na prośby emigrantów rosyjskich z Kanady. W każdym bądź razie patriarcha przysłał swego apokryzjarchę, biskupa Aleksandra Zotosa, zdaje się, który, no, właściwie w jakiś sposób nadzorował to, aby metropolita Dionizy nie popełnił niewłaściwego kroku, i on nie popełnił żadnego takiego kroku. W każdym bądź razie, no, w jakiś sposób patriarchat ekumeniczny do końca jeszcze tak nie ufał samodzielności kościołowej w Polsce. W końcowej części tomosu znajdujemy informacje nawiązujące do zgromadzeń synodu kościoła w Konstantynopola, które dyskutowały na swoich zwykłych sesjach 6-11 listopada 24 roku. Otóż decyzja, która była podjęta, czyli tomos, był oparty na raporcie, który został przygotowany przez metropolitę Kizyki Kalinikosa, który właściwie w historycznym kontekście przygotował swój raport. W niewielkim stopniu dotyczy zagadnień kanonicznych, bardziej skupia się na zagadnieniach historycznych. Dokument kończy się swoistą doksologią i życzeniami kościołów w Polsce. Tu zacytuję: niech Pan Bóg przez łaskę i zasługę Najwyższego Pana, pierwszego pasterza Chrystusa, Boga naszego, zatwierdzi na zawsze bratni kościół autokefaliczny w Polsce, szczęśliwie tym sposobem ukonstytuowany, niech prowadzi naprzód i wzmacnia w nim wszystko na chwałę swego świętego imienia, na pożytek swych pobożnych wyznawców i ku radości wszystkich bratnich autokefalicznych kościołów prawosławnych. I tak Pan Bóg wysłuchał modlitwy patriarchatu Konstantynopola. Ogłoszenie miało miejsce we wrześniu, mniej więcej rok później. Brał udział dwóch biskupów z patriarchatu Konstantynopola, metropolita Germanos i metropolita Chalcedonu Joachim, i również z nimi przyjechał z Rumunii, dlatego że pociąg jechał przez Rumunię, metropolita Nektariusz, zdaje się, metropolita Bukrowiny. Dla nich to wyrzeszyli też duchowni i profesorowie też świeccy z Bukaresztu. Miałem tutaj kilka zdjęć, ale już na nich nie będziemy mieli czasu. Dziękuję bardzo.